Jestem w gabinecie burmistrzów myślenickich. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o postaci Teodora Pitali. Uchwałą Rady Miejskiej zostało nazwane Rondo Teodora Pitali u zbiegu ulic Słonecznej i Kazimierza Wielkiego. Cyklu Patroni Myślenickiej Ulicy jest poświęcony postaci Teodora Pitali. Teodor Pitala jest postacią zasłużoną dla miasta Myślenice. Żeby móc przedstawić tą postać, trzeba krótko opowiedzieć o jego ojcu Piotrze. Piotr Pitala pochodził z Myślenic. W młodości uczestniczył w powstaniu styczniowym. Po jego upadku osiadł w rodzinnym mieście. Tutaj się ożenił i założył piekarnię. Był szanowaną osobą przez to, że był człowiekiem pracowitym. Był szanowany tutaj przez mieszkańców miasta Myślenic. Był założycielem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w mieście i jednym z inicjatorów budynku Sokoła, który znajduje się przy ulicy Jordana. Teodor Pitala urodził się w rodzinie patriotycznej i o tradycjach społecznych. Był najstarszym synem Piotra Pitali. Urodził się 15 września 1874 roku. W młodości wykazywał duże zdolności do rysunku i malarstwa. Dzięki temu dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam między innymi uczył się rysunku i malarstwa pod kierunkiem samego Jana Matejki. Za namową rodziców Teodor Pitala przejął rodzinną piekarnię. Oddawał się swojej pasji malarstwu w wolnych chwilach. Włączył się też w pracę społeczną na rzecz miasta. Przez kilka lat zasiadał w Radzie Miejskiej. W latach 1910-1914 i w latach 1918-1939. Teodor Pitala aktywnie uczestniczył w pracach Rady Miejskiej. W latach 1927-1930 i 1935-1938 piastował stanowisko wiceburmistrza miasta Myślenic. Był też prezesem Towarzystwa Czytelni Młodzieży Katolickiej, działał w Obywatelskim Komitecie Budowy Gimnazjum, był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście oraz naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 1938 roku działał w Obywatelskim Komitecie na rzecz budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Myślenicach. Pracę tego komitetu przerwał wybuch II wojny światowej. Teodor Pitala był niestrudzonym organizatorem życia kulturalnego i towarzyskiego w mieście Myślenice. Już w 1894 roku założył pierwszy amatorski teatr w Myślenicach. Wystawił jako reżyser i jednocześnie autor scenografii około 40 sztuk teatralnych w mieście. Malując, Teodor Pitala tworzył portrety, sceny rodzajowe, polichromie i obrazy sakralne. W 1936 roku namalował obraz świętego Antoniego, który został umieszczony w jednym z ołtarzy Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. Wszyscy odwiedzający sanktuarium myślenickie mogą obejrzeć ten obraz. Ówcześni mieszkańcy miasta Myślenice dostrzegali kulturalną i społeczną rolę Teodora Pitali w życiu miasta. Ukuł się nawet taki wierszyk: nie masz w mieście żadnej gali bez Teosia Pitali. Kres tego bogatego życia nastąpił 25 września 1942 roku. We wspomnieniach tak opisano ostatnie pożegnanie Teodora Pitali.
Pogrzeb jego, mimo że był to okres okupacji hitlerowskiej, był wielką manifestacją żałobną, w której uczestniczyło całe miasto. Kondukt żałobny prowadził osobiście ksiądz dziekan i proboszcz Andrzej Konieczny, w asyście księży profesora Wojciecha Kowalika, Władysława Świętego, Jana Kruczka i Jana Lenarta. Liczny oddział OSP z pełnymi honorami oddawał ostatnią posługę swojemu naczelnikowi. Działający w konspiracji chór Sokoła żegnał go pieśniami żałobnymi. Słowa pożegnania zmarłego Teodora Pitali wygłosili Edward Pindela, sekretarz zarządu miejskiego, oraz Gustaw Grochal, bliski współpracownik Teodora Pitali w pracy kulturalnej i społecznej. Obaj przemawiający przypomnieli zasługi zmarłego i zapewniali, że postać Teodora Pitali pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci władz miasta i społeczeństwa Myślenic.